uporządkowanych. To jest po prostu nie działanie w kierunku dobra sołectwa, tylko personalne w kierunku dopuszczenia osoby. Moja taka opinia, tej opinii będę bronił. Zaznaczam, nie jestem stronniczy, nie jestem ani zwolennikiem sołtysa. Twierdzę, że to młody chłopak stara się, coś chce zrobić. Doświadczenia mu brakuje jeszcze, przyznam tego. A co do drugiej osoby, to jest człowiek, który też coś w życiu osiągnął. Także trzeba by było tutaj na początku, na chłodno skalkulować, zorientować się, gdzie błąd został popełniony i najlepiej to spotkać się wszyscy, żebyśmy mogli się wygadać, tylko nie teraz, kiedy emocje są duże. Poza tym, za gospodarkę gruntami odpowiada wójcie Rada Gminy. Jeżeli nie będzie zgody, bądź będzie niewłaściwie użytkowana, można zadecydować bez zgody mieszkańców. Ale tam, panie przewodniczący, nie będzie porozumienia, widoków na dalsze porozumienie. Ale tam, panie przewodniczący, to problem wystąpi innej natury i ludzie nie mają świadomości, przynajmniej ci oponenci, z uwagi na to, że o ile ta działka zostanie sprzedana komukolwiek, to kosztem boiska czy terenu przyświetlicowego trzeba będzie do tej działki drogę wytyczyć, żeby ten ktoś mógł do tej działki dojechać. Także trzeba patrzeć kompleksowo na ten problem i nie uprzedzać się do ludzi miejscowych, bo ja go nie lubię, tylko patrzeć, co na tym sołectwo może zyskać. Dobrze, wolne wnioski, sprawy również. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Tu mam taki wniosek o ustawienie przenośnych toalet, tak zwanych teltowych. Wiem, że są teraz inne firmy, które specjalizują się w tego typu rzeczach. Przy boisku piłkarskim w Wilkach i przy placu ośrodka kultury. Dlaczego? Ponieważ na stadionie odbywają się cykliczne mecze i cykliczne imprezy. I zdarza się zauważyć, że piłkarze oddają swoje potrzeby fizjologiczne w krzaczkach albo za budkami, tymi, gdzie są one postawione dla piłkarzy, żeby tam, gdzie przebywa po prostu cała drużyna podczas meczu. A dlaczego przy ośrodku kultury? Ponieważ tam też odbywają się różne festyny, tak jak w tamtym tygodniu, w sobotę. I ośrodek kultury nie jest zobowiązany do tego, żeby udostępniać toaletę dla wszystkich uczestników biesiady. Także uważam, że no, takie terytoria są tam niezbędne. I chciałbym prosić właśnie w imieniu mieszkańców, żeby tę toaletę tam postawić. Drugi wniosek jest następujący, też związany ze stadionem. Ostatnio mieliśmy troszeczkę kilka dni takich słonecznych i trawa zaczęła wysychać i nie przyjechała żadna straż pożarna i nikt nie poczuł się zobowiązany, żeby to boisko nam podlać. A trawa jest niestety potrzebna, żeby te mecze się tam odbywały. A to nie można zraszaczyć? Ale powiecie, to jest mięcie wody. Czy to musi właśnie OSP wyciągnąć trawa? Jest to podlewane wody po pierwsze. Czy to nie było pytanie ustawić zraszacze? Przecież tam są punkty. Czy z tego budynku? Czy jest kiedy? Tak, bo inaczej. Jest to oczywiście. Straż pożarna za przekroczeniem nie jest do podlewania. Dla ciebie kazałbym do pana. Nie będzie teraz. Właśnie. Więc jeżeli mamy podsumować do tego odpowiedzi, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tego boiska naszego, ono zostało przekazane w zarząd Olimpii Miłki i prezes Olimpii zobowiązał się do pilnowania, dbania o to boisko, zasilania, nawożenia i tak mamy to podpisaną umowę użyczenia i jakby zobowiązania. Kwestia drugiego boiska, które znajduje się ze gimnazjum, które faktycznie do tej pory nie jest użytkowane, jest przez nas jakby tylko okoszone, no bo ono jest mały stopniu wykorzystywane i chcemy dopiero na jesieni zagospodarować. W odniesieniu do tej projekty na pewno ma pan słuszną rację. Natomiast tutaj pan radny podpowiada mi, że podczas tej imprezy była tajemnica z drugiej strony ustawiona. Zazwyczaj jest tak, że pracuje na imprezy, to jest jakiś organizator. I organizator jest zobligowany przy organizacji imprezy
zapewnienia po prostu na czas tej imprezy rejdorki. Tak jak w przypadku chociażby imprezy na Świętej Górze, już w tej chwili zamawiamy 4 przenośne toalety, bo wiadomo, że będzie tam rozgromadzenie ludzi i tak dalej. Gdybyśmy wystawili je na czas, powiedzmy, całego miesiąca, nie wiem, w jakim stanie by to było, bo niestety nawet boisko w dalszym ciągu jest dewastowane nasze przy poletach. Boisko mówi o tym, które funkcjonuje po prostu. Czy nie byłyby dodatkowe koszty? Poza tym zastanawiam się, czy wystawienie na cały miesiąc i opłata na cały miesiąc byłaby sensowna, czy lepiej po prostu na czas imprezy musi być organizator zobligowany do tego, żeby rejtorki znalazły się w tym miejscu. W tej chwili 1 lipca wystawiamy rejtorki na pewno. Wystawiamy przy plażach, tych, gdzie są mieszkańcy, więc będą się znajdowały na przy plaży w Mikach również. Na przy cmentarzu, bo... W niektórych miejscach były zdejmowane, a przy cmentarzach to zostały. No i tam, gdzie powiedzmy jest... Chociażby przy cmentarzu, patrzy na wywodach, przyjeżdżają już cmentarz, tam też funkcjonowały. Możemy to przedyskutować, natomiast no, wiem, że na pewno organizator, który odpowiada za imprezę, ma w obowiązku zapewnić talent. Pani będzie słyszał, czy w przypadku innych prezesów, jak pan zarządzi, to rozumiem, że to w przypadku tego celu zwartowego, czy też kultury, w najbliższym czasie chyba też ta większa impreza nie jest planowana, chyba że zakończenie lata. No tak, ale chciałbym zauważyć, że na boisku poza imprezami różnymi sportowymi czy kulturalnymi pojawiają się ludzie, jest młodzież, są dzieci i w momencie, kiedy szkoła jest zamknięta, czy ośrodek kultury jest zamknięty, to nie ma gdzie oddawać swoich potrzeb fizjologicznych. Czy ja mam robić im zdjęcia i wysyłać to na policję w sprawie dowodu? No nie chcę mi się, bo to nie jest po prostu moralne. Bo ten budynek gospodarczy, który został oddany w użytkowanie Olimpii, również posiada toalety. Jeżeli jest jakikolwiek mecz, to wszystko powinno być udostępnione. I za to wszystko jest odpowiedzialny, ponosi odpowiedzialność prezes Olimpii, bo przyjął na siebie jakby takie zobowiązanie. Kto jest tym prezesem? Pan Marek Gil. Aha. Więc trzeba do niego po prostu monitorować, że podczas meczu te toalety powinny być dostępne. Bo potem budowaliśmy ten budynek też gospodarczy, żeby tam są szatni, tam są toalety do korzystania w trakcie meczu. Bo jak funkcjonuje szkoła, no to dzieci korzystają ze szkoły. Ale faktycznie ma pan rację, że poza szkołą no, jest ten budynek gospodarczy i tak naprawdę pan Marek powinien codziennie, przynajmniej jeżeli są mecze, to na pewno powinien znajdować się na terenie. Jeszcze dwa króciutkie wnioski. Kwestia ustawienia przynajmniej po jednej stronie zakazu zatrzymywania pojazdów na ulicy Sportowej. Dlaczego? Przychodzą do Żyłki, ulica Sportowa od wysokości cmentarza do skrzyżowania z ulicą Suwalską jest zastawiona z obu stron samochodami. Także środek jezdni jest przejezdny tylko dla jednego pojazdu. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo i zagrożenie zarówno dla pojazdów poruszających się po tej drodze, jak i dla pieszych, którzy tą drogą czy chodnikiem się poruszają. Bo nie wspomnę o tym już, że pojazdy pozwalają parkować sobie na chodniku. Więc to jest taka kwestia, myślę, że warta wzięcia pod uwagę. Dlaczego jest, nie ma tam zakazu zatrzymywania przynajmniej po jednej stronie ulicy. No i czwarty wniosek. Wnioskuję o odmalowanie budynków szkolnych, również budynku przedszkola i budynku ośrodka kultury, ponieważ pamiętamy, że były plany, żeby te budynki termomodernizować, a także odnowić i odmalować, ale że plany nie wypalił, a budynki są już od wielu, wielu lat szare, i smutne, i niekolorowe. Bardzo chętnie odpowiadam. Jeżeli Państwo zrobicie takie przesunięcia w budżecie i wskażecie mi te środki na miejsce, to ja bardzo chętnie podejmę się tego zadania. Proszę. A ja chciałbym od siebie jeszcze dodać, już bez żadnych próśb, chciałbym podziękować pracownikom roku za bardzo fajne zorganizowanie wycieczki do Teatru Jaracza w Olsztynie. Zaznaczam, koszty uczestnicy ponosili.
ZISP jest organizacyjny zapewnienie biletów i transportu, bardzo ładnie to wyglądało i stwierdzam po sobie, że jest jednak pęd do kultury, są ludzie zainteresowani i taką okejkę to nie trudno zebrać, żeby pojechać czy Olsztyn, czy Białystok, żeby coś nowego zobaczyć. Druga sprawa, nie tak dawno ja do Ełku odbywała się senioriada. Z naszego stowarzyszenia III wieku pojechała drużyna na 22 drużyny. I to drużyny niektóre bardzo liczne, bo i Olsztyn, trzy uniwersytety startowało, Mrągowo, Giżycko, no w pewnym sensie 22 drużyny. Miłki zajęły trzecie miejsce. Także... Tak, jesteśmy przy sukcesach, więc chciałam pochwalić, tu nie ma pani dyrektor, ale chcę również państwu przekazać informację, że dziewczęta ze szkoły podstawowej zespołu pracowego światowego w Miłkach są pierwszą drużyną w województwie, zajęły pierwsze i były na mistrzostwach Polski i zajęły 8 miejsce w Polsce. Także gratulacje serdeczne dla dziewczyn. Myślę, że tutaj drużyna Olimpii tych juniorów powinna się uczyć od dziewcząt, bo niestety na razie spełniają się moje przypuszczenia i obawy o to, że ta drużyna się nie utrzyma. Jest rozmów z prezesem Olimpii ostatnim wynika, że jednak juniorzy zrezygnują chyba z drużyny, bo nie można zebrać składu pełnego, czyli 11 osób. Natomiast te dziewczyny tutaj są rewelacyjne, zajęły 8 miejsce w Polsce. Gratulacje również dla trenera, pana Piotra Łabudzińskiego. Również ostatnio w piątek drużyna nasza reprezentująca Ringo uczestniczyła w Mistrzostwach Polski i 5 medali przywieźli jako zwycięzcy. Tak? Czyli były pierwsze miejsca, drugie miejsca i pojedynnie, indywidualnie, i także grupowo i zespołowo. Może ja. Może do sprawy tych fejtorów, co prawie Sebastian wymyślił. Może rzeczywiście organizator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie takich rzeczy, ale dzisiaj jadąc na sesję, może by się tutaj przydać w centrum Miłek. Bo nie wiem, jak nazwać tych ludzi, czy koszardzi, czy żółe. Stoi na środku chodnika i załatwia sobie sprawę fizjologiczną. No na środku chodnika, bezwzględnie, no na rąk. Także myślę, że tutaj szkoda, że ja jakoś tak pominęłam ten temat, bo rozwijany był z policją temat samochodu. Natomiast ja tutaj już niejednokrotnie monitorowałam nowego komendanta policji. Mam zapewnienie, że zwiększy się jakby nadzór ze strony policji, bo tutaj był kilkakrotnie komendant i osobiście sam podjeżdżał do tych osób, tak? Tłumacząc, że to nie jest miejsce jakby przysiadywania, biwakowania i oficjalnego spożywania alkoholu w tych miejscach. No ale to jakoś pan komendant mówił, że to się da załatwić, jak on pójdzie, ale mi się wydaje, że jak pojechał, to się nie dało załatwić, bo w momencie, kiedy policja odjechała, to panowie z powrotem wrócili. Natomiast co robić z naszym tym budyneczkiem? Wiecie państwo, że pan, który miał dzierżawę podpisaną na 10 lat, zrezygnował, do końca tego miesiąca ma po prostu zająć się uporządkowaniem, bo przejęty grunt i budynek musi wrócić do stanu pierwotnego. Więc do końca miesiąca musi jakby się z tego rozliczyć. Mój pomysł, nie wiem jak państwo to zaakceptujecie, może macie inne pomysły, bo też próbowaliśmy zachęcić innych mieszkańców do jakby wydzierżawienia tego budynku i własnego pomysłu. Taka propozycja pokazała się na stronie internetowej, ale do chwili obecnej nikt jakby nie był zainteresowany. Nie ma tego. Więc pomyślałam sobie, że dobrze byłoby chyba przeznaczyć ten budynek na te cele, na które został tak naprawdę przeznaczony, czyli toalety. Chociażby we Chorzewie, w centrum miejscowości funkcjonują toalety, gdzie drzwi są wyposażone w takie urządzenie, że się wrzuca tam monetę i dopiero się otwierają i się wchodzi, tak? Że inaczej się do tych toalet. Tak, bo jakby było ogólne dostanie. Ale to akurat nie rozwiąże tego naszego problemu. Takiemu jest bliżej, to nie się załatwić iść tam. Ja myślę tutaj pod kątem przejeżdżających, bo powiem szczerze, że też wiele osób przejeżdżających chciałoby skorzystać z tego, bo to jest tak na trasie, prawda?
ja widzę, że szabaty wysiadają przy przystanku, załatwiane są potrzeby i tak dalej. No bo tak jest. Być może, no skoro to zostało w tym celu wybudowane, bo to miało być miejsce obsługi turystów, to może spróbujmy pójść w tym kierunku i żeby taka toaleta Nie prości zaproponować las spółdzielni. Zaproponowała, panie radny, natomiast spółdzielnia nie była zainteresowana, ponieważ no powiedzmy stwierdziła pani prezes chyba stowarzyszenia i spółdzielni, no że jeżeli gmina zapewni, że jak mi zabraknie, że czy nie utrzymają pracownika, to im będzie zabrać te pieniądze, to tak, bo oni boją się, że wezmą to, trzeba zatrudnić pracownika, a nie zarobią na tego pracownika, więc skąd wezmą pieniądze na utrzymanie? No ja nie mogę bez gwarancji i będzie ta informacja o możliwości wynajęcia tego? Cały czas jest na razie proszę bardzo. Ale to nie trzeba wygłosić. A później koszty utrzymania i sprzątania to będzie gmina. W pewnym stopniu to może do złotówki po prostu. Trzeba sprawdzić. A jeszcze jak tam, to ja mogę to wziąć. No to tą informację, żeśmy taką podali. Czy ktoś jest zainteresowany? No właśnie, tutaj kwestia radnego albo prowadzenia działalności. Ja już prowadzenia działalności gospodarczej, to zostanie mi jak wiem. Tak. Ten jest, ja mam jeszcze takie... Na kolegramu. Trzy zrośka. Tak. Na siostrze trzy takie delikatne prośby ewentualnie. Pierwsza z próśb to jest, żeby powiat troszeczkę tak przychylić odnośnie wykaszania traw. No trawa została wykaszona, ale na przykład droga, Rydzewo, Wiercieńki i tak dalej. Strasznie zaraśnięta tymi trawami. W przeciągu tamtego tygodnia dwie osoby się do mnie zgłosiły, które miały kolizę ze zwierzętami. Już rozmawiałam pani radna na ten temat z dyrektorem programu obowiązki w tej chwili, więc obiecał mi, że kończą wygaszanie, nie wiem czy już to teraz nie miało być w gminach i przechodzą na teren gminy Miłki z Koszeniem i ta droga była wskazana. No jest wykoszona, tylko chodzi o krzaki, zakrzeszenia na tych górkach, na tym wszystkim jest to. Dzisiaj też jechałem i tak sobie patrzę w tych miejscach, gdzie te były kolizje. Ale droga była wykoszona, tak? Droga jest wykoszona, ale zakrzeszenia są tak gęste, że naprawdę nie jest się w stanie, nawet jadąc 40 czy 50, oczywiście jeżdżą tam szybciej, uniknąć takiej kolizji, prawda? Ale to kiedyś było tam już kawałek wykoszony. No i po prostu to, żeby oni się wzięli bardziej za koszenie tych, odkrzaczanie tych. Następną rzeczą też to do powiatu jest po prostu zimowo porowadnie sypali nam ten piasek w Rydzewie. A teraz w ogóle nie sprzątają tego piachu. Mamy dokładnie kanalizację deszczową, tą dużową, co fajnie jest. Ten cały piach po prostu idzie w tę kanalizację. Dalej jest to po prostu ten piach gdzieś tam z jakichś dróg jeszcze tam polnych spływa. Niedługo no, zatka na tą kanalizację. Mimo, że tam są rury chyba 200 albo ileś odpływowych, nawet może więcej, ale mimo wszystko to po prostu, żeby oni jakoś zobowiązali się do tego z uprzątnięcia tego piasku, którego nasypali. Oni zaraz powiedzą, że to będzie obowiązek osoby, która mieszka przy danej posesji. Jak zwykle oni odbiją tą piłeczkę. No ale jeżeli oni to posypali, ja mówię, u siebie sprzątam. No ale co z tego, że ja sprzątnę 150 metrów, 60, jak dalej jest niesprzątane i wszystko ten piach idzie w te studnienki burzowe. Także to jeszcze. A następną prośbą też jest ustawienie koszy na śmieci na okres letni. Nawet w miejscowości Rydzewo czy w innych. Już państwa informuję, tutaj pan przewodniczący również uczestniczył. Od 1 lipca wrócą, będą ustawione te zbiorcze kosze, śmietniki duże na tak zwane odpady turystyczne. No bo teraz na przykład trzeba byłoby w centrach miejscowości. Co prawda jest ich niewiele, bo na naszą gminę jest tylko 8 takich koszy i tak naprawdę no, uważam, że to jest stanowczo za mało, no ale tak zostało to podzielone. I tyle otrzymaliśmy i wskazane miejsca przez państwa, nie wiem, sołtysów radnych, te śmietniki zostaną ustawione. Potrzeba to jest, bo przypuśćmy, u nas przystanek jest remontowany, dwa kubły zostały podwiezione na gruz. Gruz został zabrany przez osobę zainteresowaną, a kubły zarzucane są śmieciami przez letników, którzy przyjeżdżają. No i właśnie, drodzy państwo, śmieci przez turystów, bo nie są tylko śmieci zostawiane przez przejezdnych, to są przez turystów, którzy gdzieś tutaj nocują. Nocują, tak. Tak. W większości
gdzieś na kwaterach, no i to by... Tylko, że ale... kwatery nie ma, już śmietników nie ma. Kwatery nie wszystkie zgłaszają, a jeśli się zgłaszają, to miejsca publiczne powinny być wyposażone i będą. Śmieci jest coraz więcej, ale z uwagi na to, że nie są oddawane tam, gdzie powinny być. Postawić taki płatny kontener na śmieci, tak jak jest na przykład w Belgii. Żeby wrzucić śmieci, to trzeba wrzucić jedno euro. To znaczy, że wokół śmietnika będą śmieci. A jeszcze jedna kwestia, pani Wójt, właśnie tych znaków. Mogę ja bardzo proszę, szybko z nikiego Każdy wie, że to jest na popiół, a popiół tego śmieci nawet nie dużo, po prostu na siłę łamią, pokrywę, odchylają, chociaż tam jest grata, żeby wrzucić śmieci, te odpady zmieszane. No. A jeszcze jedna kwestia tych znaków drogowych na tym parkingu przy kościele. To się dwa pytałem na ostatniej sesji, czy coś już zostało. A to nie ksiądz kościelny. To nie jest kościelny parking. Jak to nie jest kościelny, jak pisze parking kościelny? Już tam nie cieszę, bo to już jest zdjęte, to było napisane przez starego. Zakaz wjazdu i droga jest ruchowa, żeby po prostu ten wodaczy tych... Wiele na to, co tu po prostu jest tak, tam, że nie ma usług tego uporządkowanego, prawda? Według mojego rozeznania też twierdzę, że to jest parking kościelny, ale sprawdzę, to nie jestem z tego. Panie Wójcie, bardzo proszę o ciszę. Panie Wójcie, pytanie, czy mieszkańców może czekają jakieś przywileje na rajd ten polski, może dostaniemy jakieś prawo wejścia do tego, czy prawo przejazdu, bo jak zablokują drogi organizatorzy, a będę chciał odwiedzić na przykład Jolę i każą mi zapłacić, żeby, bo powiedzą, że pan na pewno idzie na rajd, a ja chcę po prostu odwiedzić radną i porozmawiać sobie z nią, czy do Eli mi się wybiorę i co pan? Jutro zapytam, że propozycji nie było do organizatora. Nie, natomiast zapytam. No właśnie, dlaczego mieszkańcy, jeżeli na którym terenie jest, nie mogą się przemieszczać. Ich nie powinny dotyczyć. Ale w dowodzie nie ma teraz napisane, gdzie ty mieszkasz, niektórych. Nie masz już napisane, że mieszkasz w Minkach. A to ja to nie sprawdzę, że to jest. Ale właśnie. Właśnie trzeba pokazać i ja kiedyś pokazałam dowód, było jagodne wielkie, nie chcieli mnie puścić. No właśnie o tym mówię. Dlaczego? Dlatego zadałem takie pytanie. Jeżeli na sobie konkretnie odzwonimy i powiemy, jak wygląda, to na pani rektora. Nie, to powinno być. Pani na internet i dla mieszkańców informacji, bo mój bardzo ci bym się bardzo proszę jeszcze raz. Jeżeli dostaniemy to myślałem, że dostaniemy może jaką wypowiedź. Proszę panie radny. Jeszcze mam też prawdę, chciałbym ci przyjąć, jak mówimy o porządkach. Drogę w ludzie sprzątać tak samo w piasku. Nie. Do Rydzewa, tak? Do Rydzewa. I czy byłaby możliwość postawienia właśnie to i na plażę? Na plażę Panie Wójcie, czy powiat podjął jakieś kroki co do drogi tam do Danowa? Powiat unieważnił nam ten przetarg ze względu na to, że kwoty zostały znacznie przekroczone, te przyjęte jakby kwoty. W przypadku Danowa było to przekroczenie około chyba 50 tysięcy, dokładnie 49, w przypadku Kleszczewa o 70 tysięcy. Czyli 110 tysięcy na te dwie drogi więcej, jeżeli było to samo ocenione. No i w związku z tym, że to były ogłaszane przetargi takie łączne, czyli droga na przykład w Danowie i jakaś tam ulica w Rynie. W Rynie te kwoty jeszcze bardziej przekroczyły, nawet o 300 tysięcy. W związku z tym powiat postanowił unieważnić przetargi i w tej chwili będą ogłaszane nowe przetargi, ale już
oddzielnie na każdą drogę. A to nowe będzie kontynuacja istniejącej tej części? Tak, będzie przedłużenie, ja nie pamiętam ile tam metrów, ja mówiłam właśnie, ileś tam metrów w stronę mostu, ale ostro, tak? Nie, o tym co się kończy, ten asfalt i stronę mostu. Od miejscowości? Tak, tak. A czy jest odzew ze strony Kowalskiego? Nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi, nie chcą na razie jakby ustosunkować się na pismo, naszą prośbę nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że jak się uporam z tymi wnioskami, to po prostu poproszę pana dyrektora Muszyńskiego, żebyśmy pojechali na Mosowicie. Tak mój przewidywany termin zakończenia prac na ulicy Lipowej, bo... Prawdopodobnie do końca tego tygodnia. Nie wierzę. Bo trzy tygodnie... A ja myślę, że się wyrobię. Nie wyrobię się. Panie Andrzejusze, dzisiaj z ciekawości pojechałem, oglądałem dzisiaj to, aby trzy tygodnie temu prawie stoją w tym samym miejscu. Przy Bukrze. Według zapewnień pani prezes powinni się wyrobić do końca tygodnia. Z tym, bo było planowane, że od 3 lipca wchodzą na remont paprotu. A czy są przewidziane kary? Że muszą się zmieścić w terminie. Ja w tej chwili nie jestem w 100% pewna tego terminu. To będziemy egzekwowali. Kwestia wylewania asfaltu w Kleszczewie to w ciągu jednego dnia została. Jasno, tak. Zostaje jeden dzień asfaltu. Dobrze, przygotowany. Dobrze, czy jeszcze? W takim razie po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 39. zwyczajną sesję Rady. Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję.